Hej, siemanterko, cześć, czołem tutaj, szybek.pl i witam was w kolejnym odcinku serii Feed the Szybek. Tak, wiem, troszeczkę ostatnio straciłem na regularności w tej serii, ale no wiecie, ostatnio też staram się robić coś z SimCity, mam też inne plany oraz troszeczkę czasu zabrało mi zbieranie się za konkurs i paroma innymi rzeczami związanymi z konkursem. Mam nadzieję, że w ogóle konkurs się wam spodobał. Widzieliście zapewne filmik. Jeżeli ja wam to wyślę wtedy, kiedy myślę, że wyślę, to będzie wczoraj albo przedwczoraj. Tak, przedwczoraj albo... Wczoraj albo przedwczoraj, o, tak jak wy to oglądacie, pojawił się filmik z konkursu. I nie wiem jak wy, ale ja bym wystartował, gdyby ktoś mi coś takiego organizował. Spróbowałbym przynajmniej, nawet jeżeli nie wygrać główne nagrody, to come on, CSGO. Myślę, że nie jest złe. Dobra, ale tak, nie o tym mówimy. Jesteśmy na Feed the Beast, na tym pięknym serwerku, mojej pięknej piwnicy, którą jak widzicie troszeczkę przerobiłem, jak było ostatnio. W ogóle to może jeszcze, o, właśnie się ubiorę. Tak, znowu korzystam z formy nietoperza. Ona jest bardzo użyteczna, kurczę, wszędzie da się wejść i takie tam. Jak widać, troszeczkę to rozbudowałem. W zasadzie tutaj o jednego pana. O, ta energia cały czas znika. Okej. No, zapewne dlatego, że odpaliłem to. Tak, wsysamy w końcu itemki. Na razie wsysam je stąd. I powoli się przenoszę. W ogóle to ładnie wygląda, no nie? Całkiem, będzie jeszcze lepiej. Uwierzcie mi, będzie dużo lepiej. Powoli przenoszę się stąd, do tamtego domku, chociaż wiem, jeszcze nie jest skończony. Tutaj już mamy problemy tego typu, że... No cóż, jakby popatrzeć, dobra, rączki wiedźm są spoko, ale jak zobaczycie na ilość Rotten Flesh, albo kości, czy też strzał, które są w zasadzie niemal tej samej ilości, no cóż, zaczynają się pewne problemy z miejscem. Każdy dysk nawet już nie patrzy na typy. Ale jeśli chodzi o możliwość ilości itemków, które mogą przechować, no cóż, wszystkie są już przekroczone. Myślę, że jeżeli rozwiążę teraz problem tutaj, no to łatwiej będzie mi się tu podłączyć. No tutaj widzicie, mam taką ładną ściankę, będzie więcej zapewne dysków popodłączanych, ale to później. Teraz, co chciałbym zrobić, to... zrobić sobie tutaj małe okienko i podłączyć klocki, które schowałem chyba tutaj. O właśnie, Deep Storage Unit. O właśnie, to szkło jeszcze miało się przydać. Deep Storage Unit, jak część wie, część nie wie, ma nieskończone dno. Po prostu w przeciwieństwie do takich beczek. Okej, zrobi to samo jeśli chodzi o itemek, przechowa tylko jeden rodzaj, ale w nieskończonej ilości. Więc to wypadałoby zrobić to, jak sobie myślę, może na przykład w tym miejscu zrobić takie podłużne okienko. I to okienko będzie dawało nam wzgląd po dwa, okej. A to okienko będzie dawało nam wzgląd na po prostu kabelek przebiegający przez Deep Storage Unity. One będą tutaj tak ładnie na bokach rozmieszczone. Zresztą, co mi tam, wykopy to. Pomysł może prosty. Mam nadzieję, że dam radę, bo próbowałem się przygotować, ale Applied Energetics 2 troszeczkę różni się od jedynki, no to już to jest oczywiste. I myślę, że damy radę. Pokraftowałem troszeczkę, zapewne za dużo niektórych rzeczy. Muszę jeszcze i tak dorobić sobie szkiełko. Oho. Chwileczkę, to jakby to... Tędy się przekopmy. Chociaż chwilka, moment. Ile klocków dalej ty jesteś? 2. A już kopałem 3. To dużo chyba nie zmieni, nie? O, tutaj mamy podłączenie z energią. Więc... podłączymy się tu. To nie będzie zły wybór. Przy okazji muszę oczywiście te Deep Storage Unity porozciągać na boki.
tak wiecie, na boczkach je ładnie tutaj porozstawiać. Tak ładniej to brzmi zresztą, tak powinienem był powiedzieć. O. I porozstawiamy sobie tutaj tak na boczki, tylko że właśnie, szkło będzie farbowane. Myślę, że niebieski będzie dobrze pasował. Będzie taki, wiecie, taka o, technologia, taka świeżość, taki jasny niebieski, tak mi się kojarzy. Nie wiem, czy wam też. Mi owszem. Dobrze, to tak, zjedzmy chlebek. Myślę, że tak dodatkową przestrzeń powinienem sobie zostawić w razie, gdybym chciał kiedyś się dostać bezpośrednio do Deep Storage Unitów, które tutaj będą. Więc robimy z jednej i z drugiej strony taką małą przestrzeń. No wiecie, żeby po prostu łatwiej było kiedyś dokopać się do tego. Jak kopiecie i wpadniecie na jakieś pomieszczenie, łatwiej wam potem zlokalizować na przykład tyły skrzynek z redstone'em na wanilii i tak dalej przy tych wszystkich machineriach wielkich. Więc tak, będzie to bardziej użyteczne. Już równie dobrze mógłbym te kable dać na zewnątrz, chociaż nie, dobra. Zrobimy to tak, jak planowałem przed chwilką. O, a co się będę? Dobra, jeszcze tutaj. Nice. O, właśnie, tylko że ja mam tylko aż 10, więc no cóż, będę musiał na razie wypchać tutaj coś innymi klockami, ale póki co chyba nie jest źle. Może tak postać. Tylko właśnie, będę musiał jeszcze ze względów estetycznych potem wypełnić sobie jakoś podłogę oraz ścianki. Powiedzmy, że tutaj to też. To chyba będzie widać. Przecież nie powinno. A dobra. Co mi tam? To też wykopmy. Ale daleko odskoczył klocek. I to. I okej. Zobaczmy, co tam z góry będzie widoczne. No cóż, z tej strony to tak sporo. Chociaż tu już będą ścianki, więc na. Będzie luzik. Tak. Tutaj jeszcze. I okej. Będzie to tak, myślę, futurystycznie nieco wyglądało. Dobra, to tak, zobaczmy, ile mamy jeszcze tych futuristic block. Myślę, że za mało, żeby wszystko ładnie wypełnić. No cóż, troszeczkę się rozpędziłem i zrobiłem sobie ładną podłogę. Tak, troszeczkę dużą. I wykorzystałem do tego celu. Gdzie ty jesteś? O, tutaj w sumie. Builder's Wands. Tak, super, super sprawa z tym jest, bo nie trzeba w ogóle, wiecie, męczyć się tak, jeden klocek, drugi klocek, tylko bierzecie od razu na boku, zaznaczę wam cały obszar, klik i 6 czy tam 8 bloków jest już postawionych. Dobra, to teraz tak, musimy kopnąć się do domku, tego pierwszego domku i zdobyć troszeczkę jasnego, niebieskiego barwnika. Do tego za dużo rzeczy nie trzeba. Troszeczkę lapizu, a my go mamy. Uhu, jeszcze więcej. Przy okazji. Ej. Co wyciągnę, już nie mogę schować. Super. O matko. Aż tak dużo rzeczy tu mam. Serio, aż tak. No nic. Dobra, przerobimy sobie to na mączkę, to pięknie, light blue, teda. To na razie schowajmy sobie do skrzynki, gdzie lecą różne dziwne rzeczy. Przy okazji, skoro tu już jesteśmy, okej, niech ten crafting nam posłuży do tego. Zrobimy sobie, o. Light blue, stained glass. I oczywiście użyjemy chisel, jak żeby inaczej. On daje więcej możliwości, kurczę, więcej ciekawych bloczków. Okej, okay. Co prawda pada, ale będzie za chwilę noska, więc zaraz sobie pójdziemy kimać. Dobra. To właśnie. Miałem przy niej szkło oraz jeszcze jedną ważną rzecz. Śmietniczek. Gdzieś będą musiały trafiać te wszystkie niechciane już przeze mnie rzeczy, które zapychały mi system. Pełno enchantowanych i zwykłych zbroi, łuków, mieczy trafiało. Część z nich przetapiałem. A tu widzę, lawy zabrakło. Okej, chodź tu. Dobra, teraz to się przerobi już do końca, tak myślę. Więc tak, dużo tych rzeczy przetapiałem, jednak to jest uciążliwe i muszę to robić manualnie. Nie zautomatyzowałem tego i to był poniekąd błąd. No trudno.
Trash. Trash tak, ok. Jak mam cię zrobić? Skrzynka, cobble i smooth stone. Nic prostszego, tu mamy smooth stone. Proszę, jeszcze będzie potrzebna skrzyneczka, drewno jakieś przy sobie mam. Zapewne nie w tym miejscu. Ok, jakieś mam. I cobblestone jest, dobra. Czyli robimy sobie ładnie skrzyneczkę. Teraz otaczamy to od dołu cobblestone'em, a od góry smooth stone. Ok, pięknie. W zasadzie to już gotowe. Dobra, skoro, wiecie, pada deszcz, ja za deszczem nieszczególnie przepadam. Znaczy no, jak się łowi rybki, super, szybciej się łowią. Szybciej zboże, w ogóle wszystko w Minecrafcie szybciej rośnie podczas deszczu. Więc na masową skalę to jest super sprawa, szczególnie na serwerach z jakąś tam, powiedzmy, ekonomią. Jednak tutaj, po co mi to? Mam tyle fajnych rzeczy, że akurat to mi jest najmniej potrzebne. No kurczę, nie dorobiłem sobie futuristic block, chociaż nie, mam jakiś ukryte tu. Dobra, mniejsza z tym, bo zaczynam interesować się wszystkim, tylko nie tym, co w tym momencie jest mi tutaj najbardziej potrzebne. Chociaż, dobra, zróbmy kilka tych futuristic, tych fajnych. Tutaj je mamy. Factory. Dobra, czyli tylko to. Bierzemy sobie chisel. To i proszę bardzo, mamy gromadkę pięknych bloczków, które sobie zaraz tu wpakujemy. Wiecie co, mała zmiana zdania. Tutaj będą troszeczkę inaczej te bloczki rozprowadzone, tak żeby wyglądało to na ładną podłogę i taki coś jakby serwerek, wiecie, że te maszynki sobie stoją tak luzem na środku. A jeszcze tutaj. A nie jakoś tak, wiecie, upakowane pomiędzy ścianami. Tak, mówię, takie futurystyczne, żeby to choć troszeczkę było. Okej. Dobra, to też. Pom. Pozbierajmy. Teraz to się poustawia. No, tutaj troszeczkę nieładnie to wyszło, trudno. Okej. I z tej strony zrobimy to samo. No z tym, że tu już przelatują inne przewody, więc idealnie nie będzie. Ale co tam, będzie dobrze. Tak, tutaj będzie przebiegał jeden kabelek. Więc musimy zrobić sobie coś takiego. Wiecie, tutaj na dole. A właśnie, skoro już o nim mowa, to jest dense cable. On jest chyba najgrubszym przewodem i przewodzi 30 kilka ścieżek. Chociaż on tutaj, no właśnie, on tutaj nie będzie się łączył ze wszystkim, ale on daje nam potem możliwości, wiecie, jakiegoś tam rozprowadzenia większej ilości przewodów tu i ówdzie. Na środek musimy sobie porozstawiać tak ładnie EMI Glass Cable, a na boczki EMI Storage Bus. Okay, czyli w ten sposób chyba. I teraz dobra, jeżeli ja sobie wybiorę jeden rodzaj itemku, który chcę tutaj umieścić, dajmy na to, niech tu będzie Rotten Flesh i wpak... żadnych łuków, come on. Hej, gdzie jest Rotten Flesh? Serio? Znikło. Dobra, jeszcze raz. Podejście numer 2. Storage bus. Tutaj ma być Rotten Flesh. O właśnie, pięknie. Pięknie od razu to działa. Także nie pozostaje w sumie nic innego, jak po prostu porozstawiać to na boczki. Chyba będę musiał się troszeczkę dźwignąć. Come on. Chcę tu wejść. Nice. Coś tu mi już chyba nie działa, bo coś mi tu świeci na jasny, niepokojący mnie kolor. Czy ktoś mi to wyjaśni? No cóż, wygląda na to. Chociaż moment. Przetestujmy to.
Jak mówiłem, nie jestem aż tak dobry z Applied Energetics 2, ale to chyba będzie działać. Czy nie? Chyba nie. Oj. No come on. Nawet to zgasło? O co tutaj chodzi? Energia... Ej, cały układ zgasł. Hej, o co chodzi? O, matko. EMI interfejs tutaj wszystko zbiera. Dobra, to skasujmy ten przewód. Ej, wszystko wraca już do normy? O co tutaj chodzi? O, matka. Dobra, ile konsumujemy energii? O, tu są RF-y na TIG. Już myślałem, że jakieś mega RF-y tutaj ściągamy. Ale nie, jest to tylko 30 RF-ów na TIG. No i tyle też ściągamy w sumie stąd, więc nie jest źle. My tutaj produkujemy 80 RF-ów na TIG. Przy jednej maszynce mamy dwie, więc 160 do dyspozycji. Spoczko, a jeszcze mam zamiar to ładnie rozbudować. Tylko kurczę, dlaczego to nie chce tak super działać, jak sobie to wymyśliłem, no? Zobaczmy. Spróbujmy w ten sposób. Jeżeli to podłączę, znowu wszystko wysiada. Wygląda na to, że tylko 5 mogę sobie podłączyć. Co jest troszeczkę dziwne. No cóż, jakieś niespodzianki muszą być. Ja normalnego odcinka nie wiem. Nie wiem, kiedy w ogóle miałem jakiś normalny odcinek, w którym wszystko było zaplanowane od góry do dołu i wszystko działało. Dobra, odłączymy sobie to. I spróbujemy podłączyć się jeszcze gdzieś. Tylko jak? To nie będzie łatwe. Wiecie co? Trudno. Będę musiał zrobić to inaczej niż planowałem i rozstawić to nie od wewnątrz, a szkoda, bo kurczę, taką miałem chęć tak to porozstawiać. To się rozstawi osobno? Nie. Stakuje, ok? Będę musiał po prostu zużyć więcej przewodów i rozstawić to wszystko na zewnątrz. Już moment, gdzie jest jeden? O, tutaj. Ok. Dobra, skoro jesteśmy już tutaj z tyłu, to wypadałoby tutaj też tą podłogę zrobić, skoro zaraz tu przyleci kabelek. Okej. Bum. Wypada... No, tam też ładne bum było. Wypadałoby jeszcze dobrać troszeczkę tego bloczku. Chisel. Tyrian, proszę. Czy Tyrian? Tyrian, dobrze. Dobrze przeczytałem, nie ma failu. Jej, w końcu nie ma failu. A szkoda. Ten odcinek się pięknie już zapowiadał. Na takie ładne faile. Dobra, to już mamy. A czy mamy więcej tego przewodu? 4 sztuki więcej. Zawsze coś. Jedyne co muszę zrobić, to jeszcze podłączyć sobie tych gości w te miejsca. Drugą piątkę tu. Okej. Jeżeli teraz podłączę to wszystko. Okej, 5. To to powinno zadziałać. Damn! O co chodzi? Come on. Tutaj widzę, wszystkie sieci pracują. Ej, a może chodzi to o ciebie, co? Może to ty mi nie pozwalasz, ha? Przyznaj się. Czemu wszystkie sieci tu są podświetlone? Okej, wiecie co myślę? To chyba było tak, że jest ograniczona ilość sieci z jednej strony tego bloczku. Więc nie pozostaje mi nic innego,
Jak podłączyć się jeszcze z jakiejś strony? Tak myślę. Tak myślę, że to tak działa. Pewności? Haha, to ja nie mam. Okej. Dobra, dokraftuję troszeczkę tych przewodów i zaraz do was wrócę. Okej, mam już troszeczkę więcej przewodów. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Kurczę, nie są one specjalnie tanie, ale znowu aż tak drogie też nie, więc bez jakiejś tam specjalnej histerii, spoko. Zobaczmy, czy to się podłączy. Tak, to się podłączyło. Są dwie sieci. Dwie sieci działają. I jeżeli teraz podłączę EMI cable, wszystko zgaśnie. Na szczęście internet zawsze nam pomoże, czy też jakiś tutorial bądź wiki. Wiki najczęściej nam pomoże, dobra. W sumie to tak. Dowiedziałem się, co jest nie tak i co musimy zrobić, to troszeczkę pozmieniać nasz układ. W jaki sposób? No cóż, ten bloczek tutaj potrafi przechować energię. No i dobra, on jest spoko na sam początek systemu. Jednak jeżeli chcemy rozbudować nasz system, potrzebny nam jest EMI controller. Na szczęście nie był aż tak ciężki do wykonania, więc go teraz skraftowałem. Tak więc co muszę zrobić, to podmienić sobie te bloczki. Tak myślę... Dobra, na razie to tak powywalam. Ciebie muszę wziąć. Ty tam przechowasz na chwilę swoją energię. Ciebie tu nie chcę, możesz sobie, o właśnie, iść. Energy Acceptor, no ten gość jest potrzebny, żeby nasz systemik tutaj ładnie funkcjonował. Okej, wyślijmy jeszcze tego gościa. To podłączmy sobie tu. A następnie tego gościa na górę. I czy to będzie działać? To powinno działać. Działa. Jak świeci. Super. Wali w gały po prostu genialnie, no ale dobra. Dzięki temu gostkowi zyskujemy 32 połączenia na jedną stronę. Czyli w sumie nie powinienem był go podłączyć tutaj, tylko gdzieś indziej. Ale z tego co kojarzę, jest to struktura multibloczkowa, więc ewentualnie się go przestawi, albo coś w tym stylu. Dobra, czyli tak, bierzemy teraz nasze przewody i... się kompletnie nic nie stało. Dziwne. Dziwne. Działasz? Chyba działasz. Dobra, podłączmy sobie tego gościa tu. Czy one? Tak, działają. Dobra, już myślałem, że coś znowu się popsuło. Na szczęście nie. One tak jakby chyba muszą się włączyć, coś w tym stylu. Dobra. Wykorzystujemy część kanałów. Ja nie jestem specem teraz od tego, ile kanałów się zużywa. Powinniśmy mieć jeszcze pomniejszy kabelek. Ten ma chyba 32 kanały. Więc no cóż, za dużo nie zużywamy. Ale dzięki temu, że już to ustawiliśmy, będę teraz w stanie kazać systemowi, żeby tutaj zbierał te najbardziej obciążające mnie itemki. Tak, troszeczkę zachodu z tym było, ale myślę, że warto. Dobra, to tak. Co powinniśmy zrobić? Powinniśmy troszeczkę itemków sobie pochować, co mi w tym momencie będzie kompletnie niepotrzebne. Czemu ja mam ten łuk? Co mi z tym? To w tym momencie też się nie przyda. Ten gość w tym momencie też nie bardzo. Wiaderko. Ten przewodnik też nie. To za chwilę wykorzystamy, chociaż chyba już tutaj wykorzystaliśmy, właśnie, dobra. To też sobie wywalmy. I tego gościa. I okej, mam już troszeczkę miejsca w ekwipunku. I teraz co mam zamiar zrobić, to wziąć sobie po każdym itemku, który mi tutaj obciąża system. W pierwszej kolejności muszą iść tak. Rotten Flash, kości i strzały. Z tymi ziomkami jest największy problem. Także będzie potrzebne miejsce na te nasionka, które generują creepery, z nimi też jest niezła udręka. Pająki w 100%. Tu, o, teraz mamy całość z creeperów. Co jeszcze? Zombie Brain. A oprócz tego chyba będzie tyle, wiecie?
Ewentualnie jak coś tu zacznie mnie jakoś strasznie męczyć, to po prostu sobie to gdzieś tam dodam. Dobra, to tak, Rotten Flesh idzie tutaj. Tu polecą kości. Super. Hej, czemu ty masz... O, to ci niespodzianka. Ty musisz mieć kości, więc proszę, jest kostki. Storet, nic. Tutaj. Okej, tu powoli dodawał. Jedyne co jeszcze muszę zrobić, to dodać resztę tego, o, Rotten Flesh. Tutaj będą strzały. Okej, pięknie, pięknie, buty tu wsadził już system, ale co tam? Zaraz to pozmieniamy. Nie wiem, czemu zaczynają się tu pchać jakieś dziwne itemy. O matko. Ja tu wcale was nie chcę. Come on. Dobra, mamy Rotten Flesh, mamy strzały, to jeszcze wsadzimy sobie tak. Tutaj nici. W to miejsce. A najpierw zobaczmy właśnie tu coś jeszcze było. Nici. Tutaj będą oczka pajączka. Pięknie. Od tej strony, co będziemy mogli ustawić? Pomyślmy. Może Zombie Brain w końcu. Chociaż nie, Zombie Brain nie. Nie tutaj. Tutaj będzie Gunpowder. Okej, znowu jakieś śmieci. Super. Potem obok. Jako, że creeperowe rzeczy, dodamy sobie obok te dziwne nasionka. Tu jeszcze nic nie ma. Super. Tutaj damy Zombie Brain. Tego jest też w 3 i trochę, więc dobra. Tu mamy jeszcze dwie wolne ładownie w nieskończoność, super. A tu jeszcze coś się dzieje ciekawego? W zasadzie to kompletnie nic. Nasz system, myślę, wyrabia. Ilość itemków powinna spadać, tylko czy tak się dzieje? No, nieszczególnie. Będę musiał się jeszcze i tym zająć, zobaczyć co tam mój systemik wymyślił. Co tam mu chodzi po tej chorej główce. Przy okazji, co możemy jeszcze tutaj zrobić? Musimy gdzieś eksportować itemy, których nie chcemy. Czyli mówiąc krótko, wywalać je do kosza. Zrobię to też tam na zapleczu. W sensie tu za ścianką. Gdzie ja mam przewody? Mam je tutaj, okej. No dobra. I te itemki zacznijmy sobie wywalać w miejscu tym. Okej, tu mamy takie ładne odprowadzenie, chociaż nie, inaczej. Zróbmy to z tej strony tu. Będzie ładniej. Chociaż może rozkopmy to bardziej, o. Przy okazji wiecie, nie psuję tego. Na razie to niech ładnie jakoś, względnie ładnie wygląda. Co muszę teraz tutaj ustawić? Dobra, to zrobimy tak. Mamy w tym momencie miejsce na dwa EMI eksporty. Chociaż zobaczmy, może zrobimy to inaczej? Nie, tak będzie chyba ok. Chyba. Dobra, stawiamy. Teraz tak. EMI Export Bus. Dzięki niemu będziemy mogli wyeksmitować sporo rzeczy. Dodatkowo mamy po dwa upgrade'y takie, jeden taki. To tak, te zwiększają mi ilość itemków, które mogę zdefiniować do wywalenia, a te z kolei pomagają mi przesyłać itemy całymi stakami. Nie stakami, stakami chyba też, ale oprócz staków... Chodź tu. Oprócz staków mogę jeszcze wywalać itemki z określoną wytrzymałością, czyli... Znaczy, właśnie bez określonej. Jeżeli wstawię takie buty w to miejsce, jako definicję, że to należy wywalić, to wylecą wszystkie złote buty. Okej. Gdzie to? Tutaj. Okej. Więc jeżeli teraz wstawię takie złote buty, one polecą gdzieś za chwilę. O właśnie, wyleciały. Super. Dobra, pozbierajmy jeszcze resztę tego
złotego setu. On jest nam w ogóle niepotrzebny, nie chcę już przetapiać złota, mam tyle, że z pewnością wystarczy na długo. Nawet nie wiem teraz do czego go, na co je zużywać. O. Z pewnością muszę jeszcze wywalać łuki, spodnie już tutaj też lecą hurtem. Tak, to muszę jeszcze zaczekać na pozostałe zbroje. Już moment, polecą wszystkie rzeczy. No powiedzmy, dobra, może tak to wywalmy. O, tak, tutaj, ładnie. Teraz muszę jeszcze zaczekać na to, aż w łapki mi wpadną pozostałe części zbroi. A to już w sumie tylko kwestia czasu. I dobra, jakoś tu wygląda wszystko ładnie. Dobra, Ender Pearl. To też będę musiał gdzieś ładnie sobie zacząć gromadzić. To też w miarę szybkim tempie będzie się zbierało. Chociaż wiecie, mamy na razie 5 dysków 16, więc hoho, wystarczy na długo. Dobra, co tu mamy? Unbreaking 2? Fajnie, ale i tak tego nie potrzebuję. Może nie tu, tutaj chciałem kliknąć. Także te budki też sobie idą, papa. Papa. Poszły? Poszły. Tak, fajne budki same chodzą. Glass bottle. Ej, to też by można zutylizować. Na nic mi to. Więc okej. Proszę bardzo. Butelki też sobie pójdą. Zapewne w tamtym miejscu też mam ich sporo. Zresztą, dobra, i tak za chwilę będziemy kończyć, więc pokażę wam to. W ogóle, come on, jak to fajnie wygląda. Nie wiem czemu, ale się zachwycam tym miejscem. Zaczyna mi się ta piwnica podobać i obawiam się, że nie będę mieszkał w samym domku, tylko w piwnicy. Ale trudno. Jestem tylko ciekaw, ile itemków. O matko, 1500 szklanych butelek. No cóż. No nic na to nie poradzę, więc będę musiał teraz wywalić stamtąd niektóre rzeczy. Dodać nowe, poprzenosić ten cały EMI system, który mam w starym domku, do nowego i będzie casy. Tak więc cóż, zapraszam was do kolejnego odcinka, który będzie już niebawem. Także trzymajcie się i cześć. O matko.